Cześć, jestem Damian. Cześć, jestem Dejnik. Znajdujemy się w salonie Biker Budzyk, gdzie prezentujemy Wam rowery, które są w Biker Budzyk. Dzisiaj mamy do przedstawienia bardzo fajny rower od gdańskiej firmy Rondo. Znaczy marka Rondo, firma 7 Anna. Jest to marka, w którą weszliśmy w zeszłym roku. I jesteśmy bardzo zadowoleni z tego posunięcia. Rowery, które można powiedzieć są co roku w bardzo małej ilości dostępne, przez co są też w większej skali pożądane moim zdaniem, bo widzieliśmy skąd klienci potrafią przyjechać, żeby swój wymarzony rower nabyć. Co jest fajne, rower jest butikowy, jeśli chodzi o dostępność. Nie jest to masowa, ale cena, która w tym przypadku to jest 10800, jest jak najbardziej rowerów masowych. To nie idzie w parze, że rower jest wyjątkowy, przez to musi być o wiele droższy. Dokładnie tak. Rower mamy zbudowany na ramie karbonowej. Bardzo fajnym wykonaniem, designem. Jest to rozmiar L na ośkach sztywnych ze zmienną geometrią. Zmieniamy geometrię w przednim widelcu, co pozwala nam albo uzyskać bardziej agresywniejszą pozycję, lub też bardziej wygodniejszą pozycję. To w zależności co preferujemy, czy będzie to dłuższa jazda, która będzie miała nam, że powiedzmy, będziemy chcieli na niej się czuć wygodniej, będziemy jechać długo, powoli, czy właśnie planujemy ścigać się lub po prostu wykonać jakąś jednostkę treningową, czy też pohasać szybciej, no to wtedy sobie po prostu obniżamy tą geometrię i jest bardziej sportowa. Rama wykonana z karbonu, tak jak już powiedziałem, mamy uchwyt na dwa koszyki na bidon, jest wewnętrzne prowadzenie linek w ramie, jak i widelcu samym, co jest fajne, bo to no po prostu nie kuje oczu te pancerze, co prawda tam można się przyczepić, że jest później problem z prowadzeniem, serwisem, ale dla doświadczonego mechanika to nie jest żaden problem. Rower na napędzie 2x10, jest to najnowsza grupa od Shimano, czyli Shimano GRX. Jest to grupa typowo gravelowo przełajowa. Czemu 2x10? Jest jeszcze 2x11. Tego nie wiemy, ale wystarczająca jest to rozpiętość napędu. Klamki hamulca właśnie, to jest na całej hydraulice mamy go postawionego hamulce, są dosyć duże i ja osobiście nie lubię takich klamek hamulca, natomiast no Shimano generalnie ma wygodne te klamkomanetki, jedne z wygodniejszych moim zdaniem, natomiast no są duże, nie ukrywam. Ja lubię duże. No tak. Nie jest za co chwycić, to wiesz, to no, się dobrze trzyma. No, mniejsze się lepiej trzyma. To co Dominik powiedział, rower o charakterze, który możemy sobie zmieniać dzięki Twin Tipowi. Tak, żeby nakreślić, Twin Tip sprawia, że poprawiamy sobie geometrię, zmieniamy geometrię nie tylko z wysokości mostka, który robimy na plus czy na minus, tylko sterujemy całą geometrią roweru. Zmienia nam się pozycja siedzenia, zmienia nam się kąt główki sterowej, zmienia się praktycznie wszystko. Ten rower się przeobraża z roweru rekreacyjnego w coś bardziej agresywnego. I to jest jeden prosty ruch, który możemy wykonać przed jazdą, gdzie sobie zakładamy, że dzisiaj to dajemy ostro, a jeżeli dajemy wycieczkę z rodziną, no to sobie podnosimy, jedziemy wycieczkę z rodziną. Jeżeli chodzi o napęd, czemu 2x10? Moim zdaniem rozpiętość kasety i tak jest wystarczająca.
Napęd jest troszeczkę też tańszy, nie ma co ukrywać i podejrzewam, że tutaj W też eksploatacji też jest w tańszy. eksploatacji również jest tańszy. Nie wiem, czy nie o to chodziło, żeby się też zmieścić w cenie. I Rondo pierwszy raz pojawił się GRX dwurzędowy. I jest to troszeczkę eksperyment, bo część klientów wręcz wymaga, poszukuje, żeby był napęd dwurzędowy. Druga część klientów twierdzi, że to jest zupełnie zbyteczne i 1 razy 11, 1 razy 12 to jest to, co powinno być w rowerach stosowane. Także różne szkoły, różne produkty wobec tego. Jest też wersja CF2, gdzie jest napęd sremowski i jest napęd 1 razy 11, także mamy tutaj wybór, cena jest w zasadzie ta sama między tymi modelami. Rower na kołach od Rondo, są to koła aluminiowe, sygnowane ich marką. Oponki od WTB o rozmiarze 37 mm. Bardzo fajny bieżnik, na środku mamy małą kosteczkę, która będzie szybko się toczyła, tak powiedzmy, tak opona. Natomiast z boku mamy wystające klocki, które zapewnią nam trzymanie boczne w zakrętach. Ważna informacja, że na tych kołach, czyli na 28 cali możemy zamontować maksymalną szerokość opony 45 mm, natomiast wkładając koła 27,5 zamontujemy 57 mm, czyli to jest 2,2 cala mniej więcej. W zależności od producenta, tutaj też wsadzając 27,5 kierował się też producentem, bo niekiedy producenci mają różne te rozmiary rzeczywiste. Komponenty takie jak mostek, sztyca czy kierownica są od Rondo, są to komponenty aluminiowe, siodełko od fabryka. Mamy grubą, bardzo na pewno wygodną owikę, która będzie zapewniała nam pewne trzymanie. Kierownica z lekkim wyjęciem w bok, to się chyba nazywa profesjonalnie flarą. Mały drop, to wiadomo, takie preferencje właśnie jak kierownica. Bardzo się wyrywa, chce jechać. No, chce jechać, no ja się zastanawiam jeszcze dlaczego on stoi, a nie jeździ. No on długo nie postaje, skoro już się u nas pojawił, to... Dokładnie. To jak ktoś się zorientuje, że on tutaj jest, to tego po prostu nie będzie. Jeżeli chodzi o kolorystykę. No ten stalowo-niebieski mi osobiście przypadł bardzo do gustu. Mi też. Oczywiście bardzo ładnie wygląda. Jednym się to może podobać, drugim nie. Tutaj no, nie jesteśmy doradcami, wyrażamy swoje prywatne opinie. Jeżeli chodzi o widelec, jest skomponowany kolorystycznie do ramy, co w Rondo nie zawsze ma miejsce. W wielu modelach jest w zupełnie innym kolorze, przełamując kolor ramy. Ważne podkreślenia jest to, że mamy dodatkowe możliwości zamontowania czy to koszyków, czy bagażników na ramę, do ramy, do widelca. Tutaj mamy trzy śruby z boku po każdej stronie. Mhm. Możemy zamontować czy to właśnie koszyki na bidon lub jakieś mocowania do sakwy. Z tyłu możemy możliwość domontowania podpórki, domontowania błotników. Tak. Tutaj taką podpóreczkę sobie montujemy. Tak, spornik. A tutaj jeszcze podpóreczka. Tak, jest. Tak, tak. To też jest fajne, bo ten rower jest przygotowany po prostu pod wyprawy, jak na karbona. Można go przerobić na wyprawowca. Tych slotów packingowych jest dużo, bo mamy i na szczycie ramy, dwa miejsca na koszyk, na bidon, to co Dominik powiedział. Sloty na widelcu. W zeszłym roku widziałem w podróży, gościu miał zamontowane tutaj zabezpieczenie. No w sumie dobry pomysł. W aluminiaku co prawda, no ale... Dobre wykorzystanie miejsca i otworów. Nie zależało mu widać na niskiej wadze. Rower był... To był zabezpieczony. Jedno z większych miast Polski i w zasadzie miał zabezpieczone, miał slot z łańcuchem.
dołączone i jasne. Ja patrzę rąbą bez podkówku. No i git. No ale właśnie. Jest na to miejsce, można sobie coś takiego tutaj podziałać. W zasadzie rower bardzo uniwersalny, bo będzie nam służył, może nam służyć do wypraw, do wycieczek rekreacyjnych wokół naszego miasta, czy też nawet do ścigania, bo w sumie geometria jest zmieniana, rower ma charakter, pazur taki sportowy, no i na pewno da się na nim bardzo dobrze ścigać. Zresztą widziałem, że na Pucharach Polski w Przełaju się ścigają na tym rowerze i nie są to zawodnicy gdzieś tam z tyłów, a raczej z przodu. Tak, co teraz zyskuje na popularności, to maratony gravelowe. Takie połączenie survivalu i wyścigu, bardzo mi się to podoba. Wyścigi długodystansowe, które trwają 2-3 doby. Chyba że ktoś naprawdę jest zawodnikiem, to gościu ostatnio na takim maratonie oglądaliśmy, zrobił w 19 godzin to, co inni zrobili w 2 doby. Czy to jest Wisła, ten Wisła 1000? Też. Natomiast to, co oglądaliśmy, to była Robinsonada. Z Torunia startowało i kończyła się pętla. Była pętla i kończyło się też w Toruniu. Także... No to fajne. Także obserwowaliśmy tą imprezę, no coś niesamowitego, jaką ci ludzie mają frajdę. No i większość startowała na gravelach. No i dzięki temu, że tutaj można zastosować opony 27,5, jeżeli dowiemy się, jaka jest trasa, jeżeli jest głównie piaszczysta w okresie suszy, no to można sobie też wstawić szersze koła i wrażenia z jazdy rowerem typu gravel na szerokich oponach to jest coś nie do opisania. To trzeba po prostu posmakować. Ten rower też jest zwinniejszy, nie? Na mniejszy koła. Tak, on się w zasadzie inaczej prowadzi. Bardzo sztywny, także jak depniemy, tak. To idzie bezkompromisowo. Rower jest do obejrzenia w salonie Bike Robot Zbrodnica lub też, jak będziecie chcieli, to w Iławie. Tak, w Iławie mamy obecnie tą wersję na Sremie. Jednorzędową. W Brodnicy póki co znajduje się wersja dwurzędowa. Nie jest to jedyne rondo, jakie posiadamy, bo w pozostałych sztukach będziemy jeszcze Was informować i nagrywać. Dokładnie tak. Rower w cenie 10 799 zł. No cena... Cena, która została ogłoszona katalogowo w zeszłym sezonie. No moim zdaniem jest to cena naprawdę, jak na ten rower, to i co jest bardzo istotne, nie została ani razu podniesiona, gdzie większość producentów już jedną czy nawet dwie korekty poczynili. Co świadczy o marce, że podchodzą profesjonalnie do klienta i nie chcą go naciągać. Podchodzą profesjonalnie i też może też jest to, że wykonali te rowery w 100%, co chcieli wyprodukować, to wyprodukowali, sprzedali i cześć. I ich jakby sytuacja rocznika 2021 nie dotyka. Zamknięta jest już. Mamy już też pozamiarowane 2022, no i niebawem nie będą kolekcje 2023 już omawiane. Tak, kurde, to już na 2 lata w przód. Także jeśli jesteście chętni, to zapraszamy do salonu w Brodnicy, tudzież w Iławie. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, to znów w komentarzach lub też na social mediach, czy tam telefonicznie lub mailowo. Ja dziękuję za ten odcinek i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, gdzie będziemy przedstawiać kolejne rowery w salonie Biker Budyk. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.